Ale teraz jak na ten strach i na te uproszczenie odpowiedzi? Otóż ja osobiście uważam, że należy przekuć to wszystko w pozytywy. Prawda? Podejść do sprawy pozytywnie. Diabeł, proszę bardzo, diabłowi trzeba wyjść naprzeciw. To jest oczywiste, prawda? Nie taki diabeł straszny, jak go malują. I zresztą figura diabła jest bardzo fajna, ponieważ sam Hegel ucieka się do figury diabła i to nieprzypadkowo, bo w fenomenologii ducha, w wykładach z filozofii dziejów, w zasadach filozofii prawa, otóż bardzo mu się podoba figura Mefistofelesa, tak, nawiązanie do Fausta Goethego. I nawet tak się wyraża, tutaj sobie Hegel ustami diabła mówi coś takiego. Jeśli pogardzisz rozumem i wiedzą, najwyższym darem człowieka, już diabłu oddałeś we władzę i przepaść musisz. Innymi słowy, proszę zauważyć, diabeł w heglizmie uczy człowieka czegoś. Tak? Czyli czego uczy diabeł? Myślenia. Diabeł uczy w heglizmie myślenia, uczy rozumu. Wiedzy, tak. Kto? Od Ewy. Ewa tak? Była pierwszą uczennicą diabła. Tak? Jeśli pogardzisz rozumem i wiedzą, to się diabłu oddałeś, prawda? Czyli tak. Więc też na przykład Michał Buchakow, prawda? Też figura diabła, który uczy czegoś ludzi. Więc ja. Czyni zawsze dobro, prawda? To jest właśnie coś, co bardzo heglowska myśl. Bardzo heglowska myśl. Więc ten diabeł, ja bym powiedziała, że znowu właśnie przekuwamy strach na zaletę. O, właśnie bardzo dobrze, jest diabeł. Ciekawe, trzeba się skonfrontować ze złem, z tym, co właśnie negatywne. Więc tak, apodyktyczność. Być może ja jestem jakąś taką osobą, nie wiem, ja tego w ogóle nie rozumiem, jak można komukolwiek zarzucać, że jest, znaczy filozofowi, że można zarzucać apodyktyczność. Ja zawsze filozofię, zresztą dlatego ją studiowałam, uważam, że filozofia jako taka nie ma w sobie nic apodyktyczności, ponieważ historia filozofii pokazuje, że jakikolwiek pojawia się pogląd, on potem jest kwestionowany, prawda? Że filozofia ma w sobie coś takiego, że nie jest czymś dogmatycznym ze swojej istoty. Zresztą gdyby dobrze się zastanowić, czym jest ta nieszczęsna filozofia, to przecież jest miłością mądrości. Czyli ktoś, kto czyta tekst filozoficzny, jeśli jest autentycznym filozofem, a ja na przykład czuję solidarność z filozofami, czuję solidarność głęboką z tą dziedziną wiedzy ludzkiej, to przecież na miłość boską dzięki czytaniu kogokolwiek ma się stać jakim człowiekiem? Mądrym. Nie zniewolonym, niepodległym, jakimś niewolnikiem, to jest absurd, prawda? Przeciwnie, ma się stać człowiekiem samodzielnie myślącym. To jest zadanie filozoficzne, a najwięksi filozofowie właśnie w sposób najdoskonalszy uczą nas mądrości, w sposób najdoskonalszy uczą nas tego, jak być niezależnymi podmiotami, którzy samodzielnie myślą. Ja nie wiem, co to ma wspólnego z dogmatyzmem, z narzucaniem, z zawłaszczaniem. Jak ci się Hegel nie podoba, to weź, zamknij książkę i zajmij się czymś innym. Co tu komu ktoś w ogóle narzuca? Ja tego za bardzo nie rozumiem. Nikt za nikogo nie myśli. Hegel za nikogo nie myśli, prawda? Żaden filozof tego nie robi. Dla mnie osobiście Hegel bardzo rozwinął. Nauczył mnie dużej wyobraźni, rozwinął moje skrzydła filozoficzne, bo ja po prostu o pewnych rzeczach w ogóle nie myślałam. No przecież nie ma filozofii w szkole. Rodzice z dziećmi nie rozmawiają na tematy filozoficzne. Nie wpadłyby mi do głowy pewne tematy, gdyby właśnie nie Hegel. I też uważam, że nauczył mnie takiego pewnego skupienia. Tak? To była do pewnego stopnia taka próba też odnalezienia samej siebie, bo taka jest prawda, nie wiem, czy Państwo macie też takie odczucie, ale to nie jest prawda, że człowiek ma tak poukładane wszystko w głowie. Że ja wszystko wiem i tutaj, prawda, właśnie ja nie wiem. Ja wielu rzeczy nie wiem i chcę sobie, filozofia właściwie nie porządkuje specjalnie świata, tylko porządkuje ludziom w głowie, prawda? Więc mi się wydaje, że w tym sensie traktowałabym w ogóle filozofów instrumentalnie, że oni sobie coś mówią, a ja jestem razem z nimi i dzięki nim ja się wzbogacam. Tak? Natomiast niczego mi nie narzucają. Ja zawsze w każdej chwili mogę zamknąć książkę i zająć się czymś innym. Ludzie nieodpowiedzialnie czytają filozofów, ale to jest problem ludzi i tego, że czytają nieodpowiedzialnie, a nie problem filozofów, którzy mają prawo twierdzić to, co twierdzą, prawda? A my się mamy prawo razem z nimi uczyć. Ja często na przykład spotkałam się z zarzutem, że Hegel to jest taki pyszałek. Tak? Proszę Państwa, jak ktoś zarzuca Hegelowi, że jest pyszałkiem, to po pierwsze sam stawia się ponad Hegla, czyli sam jest pyszny, czyli sam ma problem, prawda? Wydaje mi się, że każdego filozofa należy czytać z właściwą intencją. Jeśli ktoś będzie czytał Hegla z intencją udowodnienia sobie, że Hegel jest głupi
i niczego nie rozumie, to udowodni sobie tą tezę, prawda? Natomiast jeśli ktoś otworzy książkę i będzie czytał z intencją znalezienia mądrości, to znajdzie mądrość, prawda? Spoglądaj na książki Hegla, rozumnie, to ci książki Hegla tym samym odpowiedzą. To ja tam nawiązuję do tego, kto spogląda na świat rozumnie, na tego i świat patrzy rozumnie, prawda? Jeśli ktoś chce udowodnić, że Hegel jest słabym filozofem, na pewno sobie to udowodni, tak? Może się zawsze do czegoś doczepić. Więc dla mnie w ogóle w odniesieniu do każdego filozofa kluczowe słowo brzmi inspiracja. Ja się filozofami inspiruję, a niczego, nie mam takiego wrażenia, że ktoś mi coś narzuca, tak? Że on mnie zniewala, że jakaś... Gdzieś tylko wyczułam jakąś misję czy zniewolenie, to ja zaraz zamykam książkę i to się w ogóle nie podoba. Podporządkowanie państwu. Boimy się Hegla, bo jest podporządkowany państwu. Proszę sobie, to jest naprawdę jeden chyba z największych mitów. Mi się wydaje, że Hegel afirmuje państwo właśnie dlatego, że nie podporządkowuje już człowieka tak, jak było w przeszłości. No właśnie za to Hegel państwo afirmuje, że nie ma poddanego, a w to miejsce pojawia się obywatel. Tak? Ja w drugiej części troszkę o państwie Hegla opowiem. Jeśli chodzi o to, że filozofia Hegla jest trudna, to ja bym się zapytała, a po co czytać coś, co jest łatwe? Po co czytać coś, co nie stawia oporu? Przecież to jest w ogóle bez sensu. Ja właśnie lubię czytać to coś, co jest trudne, bo traktuję to jak poprzeczkę. Poprzeczka nade mną i ja się podnoszę, czyli ja się rozwijam dzięki temu, że czytam coś trudnego, prawda? Także wydaje mi się, że na miałkość intelektualną zwyczajnie by mi było szkoda czasu. Tak? Więc dla mnie to jest dobry nauczyciel, bo mnie przerasta. Chcesz zrozumieć Hegla, naucz się jego języka po prostu, a nie biadol, że to jest trudne. Nie warto czytać Hegla, bo to w ogóle nie warto myśleć i tak dalej, więc to też warto się nad tym zastanowić. Mnie się w ogóle ogólnie, proszę Państwa, wydaje, że należy się uczyć myślenia, że po prostu... I to jest bardzo heglowska myśl, że człowieczeństwo jest w gruncie rzeczy człowiekowi zadane. Że my nie mamy człowieczeństwa, że my nie mamy myślenia i że my się musimy tego nauczyć. Jest takie przekonanie, że ludzie muszą się uczyć jeździć na rowerze, że muszą się uczyć języków obcych, prawda? Natomiast nie ma takiego przekonania, że ludzie się muszą uczyć. Więc warto sobie, wydaje mi się, uświadomić, że właśnie trzeba się uczyć myślenia. I wydaje mi się, że Hegel świetnie uczy myślenia, leczy z takiego właśnie lenistwa umysłowego pewnego. Wydaje mi się również, że w czasach współczesnych mamy umysły bardzo zaśmiecone. Ja coraz trudniej właściwie znajduję jakąś ciekawą książkę i jakieś ciekawe rzeczy, bo mam wrażenie, że to jest coraz bardziej odtwórcze. Takie właśnie pisanie pod jakieś, no nie chcę już, punkty czy jakieś takie rzeczy, prawda? Więc mamy dużo wszystkiego, ale nie chodzi przecież w filozofii o ilość, tylko chodzi na miłość boską o jakość, prawda? Jakość. Hegel to jest wielki filozof. I to się wyczuwa w kontakcie z lekturą, jak ktoś wejdzie w kontakt z lekturą, to się po prostu wyczuwa, że to jest ktoś, co ma coś do powiedzenia. Tak? Ja bym w ogóle powiedziała tak, że ja już dzisiaj uważam, że jakby twórczość ludzką należy ograniczyć w ogóle do niewielkiej garstki filozofów. W ogóle edukację należy raczej obcinać niż rozszerzać. Że właśnie jak najmniej ma być, ja bym tak powiedziała. Stawiać na jakość, nie na ilość. Bo ja nie wiem, po co przyswajać tyle tej wiedzy, z której kompletnie nic nie wynika. Naucz się jednego, ale przemyśl dogłębnie to, co tam chcesz sobie przemyśleć, prawda? Więc to jest, proszę Państwa, taki wybór egzystencjalny, najważniejszy. Mi się wydaje, że to nie jest przypadek, że ktoś wybiera taką filozofię albo inną filozofię, że za tym kryje się jakiś głębszy faktycznie wybór egzystencjalny i coś też o nas mówi w gruncie rzeczy. Jeśli chodzi o to, że filozof jest, Hegel jest nieznany, nieprzyswojony, nieznany, że raczej właśnie funkcjonuje tak jakby jako taka właśnie figura retoryczna bardziej, to ja napisałam w jednym tekście, że uważam, że należy to również przekuć na sukces i po prostu potraktować go jako przyjaciela. Ja w ogóle, dla mnie filozofowie są w gruncie rzeczy przyjaciółmi. Czyli ja mam, dlatego się zajmuję filozofią, że ja po prostu mam podobne cele jak w ogóle filozofowie. Dla mnie to nie są jacyś właśnie apodyktyczni goście, dziwni, tylko ja mam podobne cele w życiu, więc ja bym powiedziała, że idziemy gdzieś w wspólnym kierunku i dla mnie to jest dosyć naturalne, że ja wyczuwam jakąś wspólnotę z filozofami, że ja się razem z nimi uczę mądrości, więc to jest pasjonujące czytanie Hegla, bo właśnie można go odczarowywać.
prawda? Że właśnie odkrywamy, że Hegel jest bardzo ciekawy, że Hegel stawia zaskakujące czasami tezy, właśnie bardzo niekompatybilne z takim ze zdrowym rozsądkiem, zaskakujące tezy, właśnie się coś słyszało, potem się okazuje, że to jest jakoś właściwie nieprawda. Więc w gruncie rzeczy zajmowanie się Hegelem jest bardzo ciekawe. A jeśli ktoś szuka już takich bardzo konkretnych rzeczy, po co tego Hegla ma otwierać, to uważam, że Hegel nieprawdopodobnie rozwija kulturę myślenia, rozwija nieprawdopodobnie daje taką kompetencję z pewnej sprawności na terenie całej humanistyki. On jest podobny troszkę do idei ogólnego wykształcenia. Jak ktoś ma ideę ogólnego wykształcenia, to ma takie, może przeczytać każdą książkę, jest bardzo sprawny po prostu intelektualnie. Wydaje mi się, że właśnie Hegel daje taką pewną sprawność intelektualną, że potem jak coś czytamy innego, to my to jakby rozumiemy. No bo oczywiście jak ktoś przeszedł przez Hegla, to potem wszystko jest jakie? No przecież wszystko jest tak proste, że się fajnie czyta. Więc to są takie bardzo wyraźne i konkretne nawet umiejętności, które daje filozofia Hegla. Bardzo rozwija wyobraźnię. Także jest godny do polecenia? Myślę, że tak.